Nam Merytoryczne źródło informacji. Marek Zemsta, Radio Kontestacja. Dzień dobry. Witam serdecznie. Debiut przed kamerami nam zależy. W takiej sytuacji mam zawsze pewien dylemat to znaczy, o czym rozmawiać bo to rzadko jest tak, że gość ma tylko jeden temat. Do przedstawienia z reguły tych tematów, tych doświadczeń życiowych jest więcej. Na dzisiaj wybrałem dwa tematy. Ten pierwszy, o który zaraz zapytam, myślę, że stosunkowo niewyeksponowany w polskim środowisku wolnościowym, a mianowicie taki stan w Stanach Zjednoczonych jak New Hampshire. Mm -hmm. Czy to prawda, że to taka oaza wolności, jak możemy przeczytać na tablicach rejestracyjnych w tamtym stanie, to znaczy żyj wolny lub umieraj? Dokładnie. Live free or die. Uh, jest to. Dość wolny stan, szczególnie jeśli chodzi o regulacje podatkowe, niskie podatki, e, pozwolenie na posiadanie broni e, i wiele, wiele innych aspektów życia. E, natomiast na pewno nie jest to stan, który będzie najwyżej, jeśli chodzi o e, te indeksy wolności w porównaniu do innych Stanów e, USA czy nawet niektórych krajów na świecie. Natomiast to, co się tam wydarzyło i co przyciągnęło moją uwagę, i również zgadzam się, że nie ma w Polsce, wciąż nie ma dużej, dużej reprezentacji, dużego pokrycia w mediach, co tam się dzieje, jeśli chodzi o wolność, jeśli chodzi o promowanie wolności osobistej, libertarianizmu. I to w zasadzie było moim celem. Reportaż, który nagrałem, miał na celu przybliżyć polskim wolnościowcom, co tam takiego się zdarzyło. W takim razie proszę o konkrety, ponieważ ja zauważyłem taką zależność. Czasami wskazuje się jakieś miejsca i mówi się o nich, że to są miejsca bardzo wolnościowe, ale kiedy weźmiemy to później na tapet, przyjrzymy się temu uważnie, to wychodzi, że w sumie kilka małych punkcików, a tak to równie duża ingerencja rządu. Jak to jest w tym stanie? W tym stanie, w tej chwili, tak jak mówię, mamy sporą wolność. Mamy ludzi, którzy rzeczywiście sobie to hasło, które nawet na, na, na rejestracji zauważyłeś, że jest, mają, biorą sobie do serca i to jest to, co jest istotne. Natomiast stan został wybrany jako ten, do którego Free State Project się przeniesie, w którym założy się, ze względu również na inne parametry, takie jak na przykład to, że jest to mały stan, że reprezentacja ludzi. Na jednego reprezentanta w izbie jest bardzo, bardzo mała, to znaczy 5 tysięcy, około głosów wystarczy już, żeby wybrać posła. Więc to były te, te, te jakby decydujące parametry. Dostęp do morza, na przykład, coś o czym, o czym można nie myśleć, ale jest to istotne, jeżeli chcemy budować jakby wolnościową oazę, no to musimy mieć jakieś okno na świat, na wszelki wypadek oczywiście. Ale jak to się stało, że w ogóle ten stan został wybrany. No, w około 2002 roku Jason Sorens miał taki, miał taki właśnie pomysł. To był akademicki wykład, w którym, czy, 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 czy jeśli dobrze pamiętam, to była praca akademicka, w której on pisał, że nie ma sensu jakby wpływanie na środowisko polityczne za pomocą, za pomocą tego, co robimy w tej chwili, czyli wyborów. No, wolnościowców jest mało, zwykle w danym miejscu oni nie są jakoś skupieni w grupy, są rozproszeni. Ciężko jest cokolwiek zmienić, ciężko jest zorganizować protest chociażby, ciężko jest jak, jakiekolwiek typu akcję polityczną poprowadzić, no bo po prostu jesteśmy rozproszeni. Więc. Podstawą jakby powinno być to, żebyśmy się skupili najpierw w jednym miejscu. I samo to skupienie aktywnych osób przyniesie nam zmianę, przyniesie nam to, że będziemy bardziej skuteczni. No i taki pomysł okazało się, że bardzo podchwycił. I w 2002 zebrało się już kilka tysięcy ludzi, którzy zadeklarowali się, bo jakby uczestniczo w Free State Project polega na tym, że deklarujesz się, że pojedziesz do tego stanu, który wybierzemy, i będziesz aktywnie działał, żeby. W ciągu swojego życia, bo to też jest fajnie. Z, myślę, e powiedziane, że w ciągu swojego życia, żebyśmy osiągnęli wolność, żebyśmy jak najwięcej tej wolności mieli, więc chcemy mieć aktywistów, chcemy mieć w jednym miejscu i ci aktywiści po prostu zagłosowali, ci pierwsi aktywiści, którzy się podpisali, że to zrobią w 2003 roku, podpisali, że głosują i wygłosowali tam, no to do eliminacji wybrali ten dokładnie stan. Oczywiście właśnie pojawiały się Floryda, pojawiała się Alaska, ale nie każdemu to pasowało z różnych pewnie też prywatnych względów, no i tak skończyliśmy jakby z New Hampshire. 2002, i 2003 rok to prawie, że prehistoria. Od tamtego czasu minęło, yy, minęło sporo czasu. Lat. Tak, minęło kilkanaście lat. Yy, no i jakie są efekty tych działań? Jakie są efekty? No, jeśli chodzi o same liczby, e, takim celem, który wtedy ustanowiono, było 20 tysięcy ludzi, żeby się podpisało, żeby się zadeklarowało, że to zrobi. Oczywiście nikt nikogo nie będzie zmuszał. Jeżeli komuś się sytuacja życiowa zmieniła, no to trudno, tak? Nie, 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 nikogo nie zmusimy, ale ten cel udało się osiągnąć w 2016 roku, czyli przekroczenie 20 tysięcy ludzi, i ci ludzie mieli, tak, tak głosiła ta, ta przysięga, to, to, to jakby to zadeklarowanie, że oni wtedy się będą przeprowadzali. I co się stało? No Wielu osób w ogóle nie chciało czekać, więc zanim te, w 2016 roku, zanim oni się tam przenieśli, no to już około półtora tysiąca ludzi fizycznie po prostu zebrało swój majątek, zebrało swoje rodziny z drugiego końca Stanów, a niektórzy również z innego, z innych części świata, po prostu przyjechali do tego miejsca. I ja, kiedy tam byłem jeszcze w 2014, jeśli dobrze pamiętam, no to jeszcze nie było tego, ale już wtedy widziałem, jak na własne oczy działa zorganizowane środowisko aktywistyczne, gdzie ludzie po prostu żyją tym, że chcą coś zmienić, że chcą dać ludziom więcej wolności i po prostu działają. A z perspektywy czasu to co się teraz dzieje, no to mogę powiedzieć, że jeśli chodzi chociażby o polityczne spektrum, do tego czasu w 400-osobowej House of Representatives, czyli takiej stanowej, no można powiedzieć, parlamencie stanowym, zasiadało już w sumie 45 osób, które przyjechały właśnie do Free State Project, czyli stricte z tych aktywistów i w tej chwili, w tej obecnej kadencji jest to 20 osób, czyli jest to około 5%. No, pytanie, czy mamy gdzieś na świecie taką reprezentację libertarian w ciałach zarządczych. Pewnie nie, chociaż na Ukrainie, z tego co widzę, szykuje się nam ciekawy case, no ale może nie zmienimy tematu. Hmm, już byłem pewien, że powiesz, i co się okazało? Nikt nie przyjechał. Nie, nie, przyjechało dużo ludzi. Od 2016 roku, kiedy ten trigger the move, takie rozpoczęcie, w sumie już mamy ponad 4000 ludzi, tak jak strona Free State Project nam mówi, więc naprawdę dużo. Zmiany polityczne też, które zachodzą, chociażby legalizacja narkotyków, chociażby prawo do pomagania osobie np. pod wpływem narkotyków i nieodpowiadania na to, że, że się coś zrobiło. Również bardzo duże ciśnienie na to, żeby budżet się nam. Po prostu równał wydatkom, żeby, żeby nie rósł. A nawet zdarzały się lata, że udało się tym osobom, które tam wchodzą, Przekonać do obniżenia budżetu, do zmniejszenia wydatków. Są po prostu poszczególne sytuacje, ale jesteśmy dalej w takiej początkowej fazie i myślę, że to, co jest największym sukcesem, jest medialny sukces przede wszystkim. To, że tych ludzi udało się przekonać do przeprowadzenia. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś z nas teraz się przeprowadza w inne miejsce, nie dlatego, że znalazł pracę, ukochaną osobę, czy po prostu ma jakiś inny interes, tylko dlatego, że chce działać aktywnie i coś zmieniać. Myślę, że to już jest sukcesem i te zmiany kolejne będą wchodzić. Jest, jest po prostu. Wiele szereg akcji, o których zresztą na moim kanale mówię, które powodują, że, że ludzie się jednoczą, działają wspólnie i pokazują też innym, że bycie libertarianinem to nie znaczy, że siedzę gdzieś w piwnicy i coś tam sobie piszę w internecie, tak? To znaczy, że mogę wyjść, że mogę na przykład zorganizować akcję charytatywną, e, o czym mówię w ostatnim odcinku Free State i gdzie pomagam po prostu ludziom, dlatego, że uważam, że państwo nie powinno ludziom pomagać. Państwo powinno się z tego wycofać, więc w zamian ja coś muszę zaproponować. I to jest, myślę, że klubycia bycia libertarianinem aktywnego działania, żeby zastępować działalność państwa własną działalnością prywatną. Ja zapytam o jedną istotną rzecz w kwestii wolności Stanów Zjednoczonych. Jak to jest w New Hampshire z bronią? Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, jest dosyć łatwy dostęp do broni, to znaczy można pójść do odpowiedniego, odpowiednich władz i zapłacić 10 czy 20 dolarów tego rzędu pieniądze i można już dostać pozwolenie na broń. Zapewne nie można być karanym, ale, ale jest jakby duży dostęp do tej broni. Co nie znaczy, że jest dużo przestępczości w tym stanie związanej z bronią. Jest to stan, gdzie jest bardzo niska przestępczość. Też było, było to jeden z powodów jego wyboru. Czyli podsumowując, to oaza libertariańska jeszcze nie jest. Nie, nie jest to oaza. Jest też w tej chwili na pewno ruch ludzi, którzy są przeciwni i zaczęli robić taki kontraktywizm, więc walka przed nami, jak najbardziej. I myślę, że jeszcze się tam wybiorę. Mam nadzieję, że będę miał możliwość wybrać się tam z kamerą i powiedzieć Wam, co się więcej tam dzieje. No, ale to na razie, na razie możemy się głównie opierać na doniesieniach medialnych, no i na Free Talk Live, czyli radiu, które, miało jakby, które było pierwowzorem kontestacji, i które, które dla nas, jakby zawsze, jest tym wzorem, które nadaje bezpośrednio z New Hampshire, z serca akcji i codziennie można się dowiedzieć, czegoś, co tam się dzieje. Inicjatywa niewątpliwie ciekawa, tylko czy, jeżeli od 2002 czy 2003 roku do 2019 tak de facto no, świata nie udało się zmienić, to czy te zmiany są w ogóle realne? Są w ogóle realne w perspektywie naszego życia? Myślę, że w perspektywie naszego życia na pewno. E i nie są to zmiany. Ja nie spodziewam się, że y, pozbędziemy się w zupełności państwa. Nawet nie, nie jesteśmy pewnie w stanie się zbliżyć do monarchizmu, y, minarchizmu, ale po prostu. Y, Będziemy na pewno mieli więcej wolności, będziemy mieli więcej ludzi, którzy w to wierzą. To są zmiany pokoleniowe, to są zmiany w mentalności ludzi, która tak naprawdę zaczęła się wtedy, kiedy zyskaliśmy prawdziwą wolność słowa. Czyli kiedy zaczął rozwijać się internet, kiedy ten internet trafił do każdego z nas, że mamy go po prostu w telefonie, możemy się swobodnie wymieniać myślą a nie oglądać tylko telewizji polskiej, w której się dowiadujemy, jakie jest stanowisko rządu na każdy temat. To się wtedy zaczęło, więc mamy jeszcze sporo pracy przed sobą. Niektórzy z nas twierdzą, że to może być nawet 500 lat. No, zastanówmy się, ile, ile zajęło przejście z jakichś systemów po prostu feudalnych chociażby do demokracji. No, jest to tego samego stopnia zmiana. Myślę, że o ile ten projekt może nie porwie wszystkich widzów, nam zależy, to część na pewno zaintryguje, więc zapytam, jaką stronę internetową odwiedzić, czy które miejsce odwiedzić w sieci, żeby po prostu sprawdzać sobie na bieżąco, co się dzieje w tym temacie. No zdecydowanie w Free Talk Live to jest podcast codziennie, 3 godziny radio, radio, które nadaje w 100 miejscach w Stanach Zjednoczonych na żywo, w prawdziwym radiu jakby na, na farach eteru, nie tylko w internecie, więc yy, mamy tam wiele ludzi, którzy dzwonią z różnych miejsc i mówią, co się dzieje i, i to jest na pewno najlepsze miejsce. Oczywiście strona Freestate Project. Yy, można też trochę myślę, że poszukać yy, w tej, na tej stronie jakichś dodatkowych zewnętrznych linków i, i tam na pewno dużo się dowiecie. Także odsyłamy i my płynnie przechodzimy sobie do tego drugiego wątku, o który postanowiłem dzisiaj podpytać. Masz na swoim, masz na swoim koncie dosyć nietypową, i to chyba łagodnie powiedziane, akcję, a mianowicie ingerencję, tak to nazwę, w pracę parkingowych Straży Miejskiej? O co tam chodziło? To jest właśnie jeden z pomysłów na aktywizm, taki, którego mi brakowało w Polsce. Widziałem różnego typu protesty, widziałem różnego typu no, akcje internetowe, zbieranie podpisów, rozdawanie ulotek, ale nie było takiego działania, które by było tak dynamiczne. I, i to właśnie zobaczyłem w Stanach Zjednoczonych, kiedy byłem we Free State, kiedy nagrywałem Free State, mój, mój podcast, mój videocast w zasadzie, czyli Robin Hooding. To się nazywa oczywiście od Robin Hooda. Niektórzy twierdzą, że zabierał bogatym, a dawał biednym, a tak naprawdę, jak się przyjrzycie, to zabierał niekiemu szeryfowi z Nottingham, który był reprezentantem jednak państwa i rozdawał ludziom. Więc na tym się opiera ta akcja, że zabieramy władzy pieniądze. Zabieramy pieniądze, które już prawie trafiają do ich budżetu, już są chętni je wydać na kolejną obietnicę wyborczą, czy kolejny pomnik, który przysporzy im głosów. No, jak to robimy? Robimy to tak, że po prostu chodzimy sobie po strefie parkingowej, która jest już chyba w prawie każdym większym mieście. No i trzeba uratować kogoś przed dostaniem mandatu. Trzeba znaleźć osobę, której za chwilę skończy się po prostu czas, albo która nie ma w ogóle takiego biletu za szybą i trzeba za taką osobę zapłacić. No i żeby było jeszcze bardziej efektywnie, no to trzeba to zrobić, zanim ona dostanie karę. Czyli najlepszym sposobem, jeżeli mamy kilka osób, no to jest takie trochę podążanie za tym parkingowym, znalezienie parkingowego, podążanie za nim. No i szukanie w międzyczasie, kto ma, kto ma dostać karę. Więc, więc chodzimy sobie. No i jak już ma do tego dojść, to po prostu płacimy i albo ten bilet wkładamy za szybę, albo w tej chwili jest chyba nawet łatwiej, bo system jakby. Informatyczny sprawi, że jeżeli zapłacimy w tym momencie, to już w następnym parkingowy nie jest w stanie wyłożyć tego mandatu. Więc prosta matematyka mówi nam, że my wydaliśmy prywatnych środków jedną złotówkę, żeby przedłużyć minimalnie ten czas. No a kara rzędu 50 zł, 60 teraz słyszę, że ma być nawet 200 zł, nie zostanie na niego nałożona, nie będzie po prostu wydrenowana z prywatnej kieszeni do. Państwowego worka, i, i, i na tym to polega, czyli zostawiamy pieniądze w prywatnej kieszeni, gdzie one trafią w gospodarkę, trafią do kogoś, kto wydaje, po prostu ktoś na tym zarobi, ktoś, ktoś coś za to zje, a nie, a nie do, tego, do tego, tak jak mówię, worka. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, kiedy to sprawdzaliśmy, kiedy ta akcja powstawała, no to e, zbieranie w ten sposób e, jakby podatków, no bo nazwijmy rzecz po imieniu, jest bardzo też nieefektywne, bo e, ta, ta, ta strefa kosztuje jakieś połowę tego, co w ogóle udaje się zebrać, więc jest to taki bac trochę na kierowców, trochę jakiś tam przychód, a tak naprawdę to chyba jednak dochód głównie dla tych e, parkingowych i ich całej organizacji. I to, z tym chcieliśmy jakby protestować, z tym chcieliśmy walczyć. Yy, muszę zapytać, jak dwie strony tej yy... Interakcji parkingowo- między parkingowym a kierowcą reagują, to znaczy, co na taką akcję parkingowy mm -hmm. czy strażnik, a co na taką akcję kierowca, to znaczy, czy to nie trafia w próżnię, w tym sensie, że. No Trzeba, nie wiem, jakąś ulotkę rozdać, wytłumaczyć, tak, o co chodzi. Tak, tak, dokładnie, tak, tak robiliśmy, jeśli chodzi o kierowców. Razem z tym biletem zostawialiśmy informacje, jakby, gdzie nas znaleźć. Tam była taka trochę, oczywiście podpatrzona ze Stanów, z New Hampshire, taka informacja, taka ulotka, gdzie było napisane, że Robin Hut Cię uratował przed złym szerefem, miałeś dostać karę, ale zapłaciliśmy jakby za ciebie. No i tutaj jest nasza strona. Zapoznaj się jakby dlaczego to robimy, po co to robimy. Potem powstał film, do którego oczywiście zapraszam do obejrzenia, tam jest to świetnie wytłumaczone. No i po prostu w, ty, w tym momencie kierowca wie o co chodzi. Niektórych kierowców udało nam się nawet spotkać po fakcie, jak się zorientowali. Byli nam oczywiście bardzo wdzięczni, no bo uszczędziliśmy im ileś tam złotych. Natomiast jeśli chodzi o parkingowych, to. Powiem, że bałem się trochę takich agresywnych zachowań, bo wiem, że w Stanach chłopaki, którzy to robili, mieli nieprzyjemności, nawet zostali podani do sądu, że dręczą tą osobę, że za nią chodzą. No i wygrali, no bo nie można chodząc za kimś, tym bardziej jeśli to jest osoba publiczna, jakby jej dręczyć. Oni byli zawsze kulturalni, zawsze wszystko nagrywali, podobnie jak my. Nie było żadnego dowodu na to, że w jakikolwiek sposób kogoś dręczą. No i. U nas też nie zdarzyła się sytuacja nieprzyjemna. Co więcej, no w pewnym momencie wyszło na to, że oni jakby nie wiedzą, co zrobić, przestali po prostu wlepiać te mandaty, bo zostali zablokowani. I to, to był myślę, że taki największy nasz sukces i zaskoczenie, że, że można zablokować pobór podatku w tak naprawdę pokojowy sposób. Nikogo nie atakując, nikogo nie zatrzymując, trochę takim wytrychem, prawda? To ja zapytam, czy któryś kierowca później przynajmniej piwko postawił? A powiem szczerze, że nawet lepiej. To znaczy, dostawaliśmy wpłaty. Na tej stronie była informacja, jak, jak, jak nas sponsorować. Część ludzi wpłacała z internetu, że tak powiem, ale wielu kierowców właśnie podpisywało się, że dziękuję. I doszło do tego, że nasz budżet zaczął przynosić jakby zyski, to znaczy parę złotych tam jeszcze zostało i te, te złotówki, które mieliśmy przygotowane, nie szły z naszej kieszeni, tylko po prostu z tego budżetu. Teraz się zacząłem zastanawiać, czy gdyby to zostało czy czasami gdyby to nie zostało ugryzione profesjonalnie, to jeszcze działalność gospodarczą można by nać. Może tym trzeba by założyć działalność gospodarczą, gdyby ktoś z tego wyciągał, myśmy tego nie brali. Ale powiem, że w Stanach, gdzie to się zaczęło, to tam naprawdę ludzie robią to na pełny etat. Są ludzie, którzy z tego żyją. Jest na tyle wiele darczyńców, jest na tyle wiele tych wpływów, że ekipa po prostu robi to codziennie każdego dnia od początku. Dnia do końca. E, chyba Twoją działalność i Twoje nastawienie można podsumować, że e, nie stronisz od e, takich małych, drobnych kroków, co pokazuje przykład tych, tych biletów parkingowych. Jednocześnie jesteś bardzo cierpliwy, to znaczy, tak jak w tym New Hampshire, odwołujesz się tutaj do projektu, który jest rozwijany no, latami tym samym chyba mogę podsumować. Moim gościem był Marek Zemsta Optymista. Tak, optymizm, rzeczywiście y, jestem pełny nadziei, bo uważam, że system, który proponujemy jest po prostu sprawiedliwy, jest po prostu systemem, który ludziom da osiągnąć najwięcej, który ich zmotywuje do najbardziej światłych rzeczy i to nie jest tak, że ktoś go wybierze z egoizmu. Ja bym nie chciał, żebyśmy wybierali to z egoizmu. Chciałbym, żebyśmy wybierali dlatego wolność, że chcemy zastępować, że chcemy dawać, że nie potrzebujemy państwa po to, żeby nam e, opiekowała się innymi ludźmi. Ja, ja wiem, że to jest moja odpowiedzialność. Ja to robię i zachęcam do tego innych. Dlatego wierzę w libertarianizm, dlatego wiem, że on wygra, że po prostu to jest sposób na pokazanie lepszej strony ludzi. Dawno nie było przed naszymi kamerami optymisty, ponieważ ostatnio sami goście, którzy tylko recesje, kryzysy i trudne czasy, także naprawdę dziękuję za rozmowę. Dziękuję.